przerasta. Proszę, czy Państwo stali o uczczenie minutą ciszy naszej koleżanki. Dziękuję bardzo. Dziś nadszedł dzień, kiedy mamy pożegnać naszą młodszą koleżankę, zaangażowaną w sprawy gminy i jej mieszkańców, oddaną pracy radnej w Radzie Gminy Bąbrzysk. Świętej pamięci Agnieszka Jarzowy jesienią ubiegłego roku zdecydowała się kandydować z Lokalnego Komitetu Wyborczego Wyborców Zgodnie i Razem dla Gminy Bąbrzysk do Rady Gminy Bąbrzysk, by reprezentować w Radzie okręg nr 5 obejmujący Lankowiznę i Łapinurę. Wiedziała, że mieszkańcy tego okręgu potrzebują swojego przedstawiciela w Radzie Gminy. Często rozmawiała z mieszkańcami, znała ich potrzeby i przy podejmowaniu ważnych decyzji nie pozwoliła nigdy zapomnieć o swoim okręgu. W świętej pamięci Agnieszka Jarząbek była obecna zawsze, gdy działo się w gminie coś ważnego. Zawsze oddana ludziom i lokalnej społeczności. Zawsze spieszyła z pomocą tym, którzy tej pomocy potrzebowali, ale nawet nie potrafili o nią prosić. Mieszkała w Lankowiznie samotnie, ale jej dom był zawsze otwarty. Jej tablet służył nie tylko jako narzędzie wyszukiwania w internecie ważnych dla mieszkańców informacji, ale był także narzędziem wykonywania połączeń. Telefonicznych ważnych spraw. Niestety choroba była szybsza, nie zdążyła wezwać pomocy, gdy jej sama potrzebowała. Pogrążeni w ogromnym smutku składamy dziś hołd na świętej pamięci Agnieszce Jarząbek. Nieoczekiwanie została przerwana jej praca na rzecz gminy Bąbrzysk. Na dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bąbrzysk jej miejsce jest puste. Widzimy tylko zdjęcie z żałobną wstęgą i kwiatem. Za chwilę podejmiemy wspólne oświadczenie Rady Gminy Bąbrzysk dla uczczenia jej pamięci. Agnieszko, spoczywaj w pokoju. Nawet ten wieniec od naszej odrady jest wieńcem symbolicznym, bo kwiaty, które są w kolorze naszej flagi i naszego godła, naszej gminy Bąbrzysk. Poproszę w tej chwili może pana wójta jeszcze o kilka słów. Przyrodę i dbała o jej ochronę. Co roku przekazywała nieodpłatnie
Pamięci i lokalnej społeczności Świętej Pamięci Agnieszka Jarząbek pozostanie jako osoba wspaniała, osoba otwarta na ludzi i świat, zaangażowana w pomoc człowiekowi w potrzebie bez względu na jego status społeczny czy finansowy. Jej aktywność na rzecz gminy Wąpielsk, rozmowy oparte na argumentach i szukanie możliwości rozwiązywania problemów to cechy, które zapamiętamy na długo. Łącząc się w ból z rodziną zmarłej, bliskimi, współpracownikami i znajomymi, składam serdeczne wyrazy współczucia. Cześć jej pamięci. Proszę Państwa, w tej chwili podejmiemy oświadczenie Rady Gminy Wąpielsk z dnia dzisiejszego, to jest 9 stycznia 2019 roku. Odczytam treść tego oświadczenia i poproszę o symboliczne przegłosowanie tego oświadczenia i poproszę tej Pani Wysługi o złożenie podpisu o tym oświadczeniu w tej chwili. Oświadczenie Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 stycznia 2019 roku podjęte w związku z niespodziewaną śmiercią Rady Gminy Wąpielsk Agnieszki Jarząbek. Rada Gminy Wąpielsk oświadcza pogrążenie w smutku. Składamy dziś hołd zmarłej Rady Gminy Wąpielsk Agnieszce Jarząbek. Kiedy w 2008 roku zamieszkała we wsi Lankowizna, stała się mieszkanką naszej gminy. Gminy Wąpielsk szybko dała poznać się jako życzliwa i zawsze gotowa do pomocy innym, co dostrzegali wszyscy, którzy mieli okazję ją poznać. Charyzma, jaką się wyróżniała, ale przede wszystkim przyjazne nastawienie, pomoc mieszkańcom i troska o dobro każdego człowieka spowodowały, że w październiku 2018 roku została wybrana radną gminy Wąpielsk. W swoich planach wybiegała często dużo dalej i śmielej niż inni. Przez ten krótki czas swojej pracy w Radzie Gminy Wąpielsk konsekwentnie i niekiedy z uporem wykonywała powierzone jej zadania. Agnieszka to osoba niezwykle ambitna. Taką ją będziemy pamiętać i wspominać. Na drodze Agnieszki pojawiła się nagła, niespodziewana śmierć, od której niestety nie ma odwrotu. Agnieszko, chcemy wspólnie jako radni gminy Wąpielsk zapewnić Cię, że zrobimy wszystko, żebyś była zadowolona z naszej pracy tam na górze. Prosimy Cię, miej w opiece naszą gminę i wszystkich mieszkańców. Proszę Państwa, kto jest za tym oświadczeniem, proszę o podniesienie. Dziękuję bardzo. Oświadczenie zostało przyjęte jednogłośnie. Poproszę Panią.
przypomnieć, że msza święta żałobna będzie o godzinie 11. Z godziną 11 odbywa się różaniec. Także wszyscy na pewno się witamy. Zamykamy przykrą sesję.